chłopcy, wybrał ja dzisiaj kilku z was, takich, co jeszcze nie pobywali w boju. Musicie nam udowodnić, że ręka wam nie zadrży, znosząc topór nad wrażymi karkami. Dzień dobry Państwu. Witam w specjalnym wydaniu programu TV Myśl Polska z okazji rocznicy 11 lipca, czyli rocznicy ludobójstwa dokonanego przez ONU pana Wołyniu 80. I zamiast dyskusji czysto historycznej czy politycznej, bo żeśmy dyskutowali na ten temat w programie minął tydzień, postanowiliśmy zrobić co innego, a mianowicie przedyskutować temat taki. UPA i Wołyń, no ale UPA głównie w polskim filmie fabularnym w okresie PRL. To może Państwa zainteresuje, bo niektórzy tym się interesują, niektórzy mniej. Postanowiliśmy dzisiaj prześledzić te filmy, je skomentować i próbować ocenić, co w nich było dobre, co nie mogło się ukazać, a co w nich było, nie wiem, naciągane. I gościmy dzisiaj w składzie kolega Przemysław Piasta na tle chyba jakiegoś teatru w Poznaniu. Na tle kina Apollo w Poznaniu, to jedno z najstarszych poznańskich kin, jeśli nie najstarsze. W związku z powyższym, skoro temat mamy filmowy, to i kino. Witam kolegów, witam Państwa. No rzeczywiście, no kino Apollo. I kolega Adam Śmiech, nie na tle kina, tylko na tle Pabianic. Na tle historycznej części Pabianic. Witam kolegów, witam Państwa. No i dzisiaj w trzyosobowym składzie jesteśmy. Jan Engelgard z Warszawa. Ja mam z tyłu właśnie mapę, która pasuje dzisiaj do tematu. Proszę panów, zastanawialiśmy, jakie filmy wybrać, ale w zasadzie sprawa była bardzo prosta, bo tych filmów takich dotyczących bezpośrednio tematyki polsko-ukraińskiej w tle z UPA, raczej no, nawet nie w tle, bo UPA jest tutaj jakby głównym tematem, są dwa filmy. To jest Ogniomierz Kaleń, nakręcony w 61 i w 62 Zerwany most, który jest mniej znany, więc jego też omówimy. I to są dwa filmy z początku lat 60. Przy czym Ogniomierz Kaleń jest bardzo znany, ponieważ wokół niego co jakiś czas wybuchają takie dyskusje historyczne, zajmują się tym Ukraińcy, czy też sympatyzujący z Ukraińcami historycy. Ciągle ten film przy różnych okazjach jest przedmiotem dyskusji. Był nawet taki okres, że Związek Ukraińców w Polsce zażądał zaprzestania jego emisji w polskiej telewizji. Ale co jakiś czas oczywiście on się pokazuje, poza tym jest dostępny na YouTubie, więc wszelkie tego typu próby zakazów są bezsensowne. Drugi film jest mniej znany, Zerwany most, ale okazuje się, że są jeszcze dwa filmy, które pośrednio dotykają tego tematu i to jest koniec lat 60. Myślę tutaj o filmie Wilcze echa Aleksandra Ściborylskiego, to jest 68. osadzone w pięknych pejzażach Bieszczadów. To już jest rok 408, czyli już po tych wszystkich przejściach, jakim były walki polsko-ukraińskie, ale okazuje się, że w tle jest też UPA. I wreszcie film Jarzębina Czerwona z 69, nakręcony o zdobyciu Kołobrzegu, czyli teoretycznie temat odległy od tematyki polsko-ukraińskiej, ale okazuje się, że nie, bo jeden z bohaterów, do czego dojdziemy, jest z Kresów i jest z Wołynia i w jednej z sekwencji o tym mówi. Także ja bym zaczął oczywiście od Ogniomistrza Kalenia, bo to jest najbardziej wdzięczny temat. Przypomnę, Ogniomistrz Kaleń, film Ewy i Czesława Peterskiej, został oparty na kanwie powieści Jana Gerharda Łuny w Bieszczadach. To jest okładka z 67 roku, bardzo charakterystyczna. Późniejsze wydania już takiej okładki jednoznacznie nawiązującej do UPA czy do Ukrainy tej nacjonalistycznej już nie miały miejsca. To świadczy o pewnym zniuansowaniu tematu w latach 70., ale w latach 60. ta dyskusja na temat UPA, na temat zbrodni UPA była najbardziej otwarta. No i teraz ten Ogniomistrz Kaleń, który jest osadzony jakby w realiach roku 46, 7,
Dotyczy on losów 34. Pułku Piechoty, który był w rzeczywistości i zastępcą dowódcy tego pułku, czy potem dowódcą był właśnie Jan Gerhard, czyli można powiedzieć, autor tej powieści był doskonale obznajmiony z realiami ówczesnymi, natomiast sama powieść oczywiście jest powieścią. Powieści może nie będziemy omawiać, film jest na kanwie, czyli nie jest ścisłą rekonstrukcją powieści. Tutaj atakujący, między innymi Grzegorz Motyka, który na ten temat opublikował co najmniej chyba dwie książki, no wyciągają, że to jest niezgodne z prawdą, to niezgodne z prawdą i tak dalej, co nie ma moim zdaniem większego znaczenia. Już po ukazaniu się pierwszego wydania powieści kombatanci różni się odzywali i mówili, ale przecież tak nie było i tak dalej. Wtedy Gerhard powiedział, to nie jest podręcznik historii, to jest powieść. No i oczywiście to pozwala mu na no, taką bardziej licencję poetykę. Ja ze swej strony mogę powiedzieć tak, że moim zdaniem film robi wrażenie do dzisiaj, mimo że jest, a może dlatego, że jest czarno-biały. Mamy grozę tak Bieszczadów, trochę przypominającą również, żeśmy dyskutowali tutaj o filmach jeszcze Ewy i Czesława Petelskich, Baza ludzi umarłych, nie traktujący w ogóle w stosunkach polsko-ukraińskich, też osadzony w realiach bieszczadzkich, więc te Bieszczady były bardzo popularne. I tamten film też jest taki pełen grozy. Więc to jest oddana niewątpliwie atmosfera takiego napięcia i tak dalej. Poza tym świetna gra aktorów, przy czym ostro zarysowane sylwetki ukraińskie. To myślę tutaj o przede wszystkim Leonie Niemczyku, który gra Bira, czyli tego głównego dowódcę UPA, i jego kobieta, czy narzeczona, czy żona Słoboszewska, która gra Marię. I to są takie dwie postacie ukraińskie, gdzie mamy te charaktery zarysowane. Ja bym zwrócił uwagę na to, film ma olbrzymią siłę rażenia, jeżeli chodzi o artyzm, przede wszystkim najważniejsza moim zdaniem, najbardziej dramatyczna scena egzekucji polskich jeńców, to warto to zobaczyć w takiej atmosferze nocy przy pochodniach i ona była atakowana między innymi przez Grzegorza Motykę, że nie było czegoś takiego jak ścinanie toporem, oni zostali rozstrzelani, no ale jak mówiliśmy, to jest film i tutaj ten topór, jak wiadomo, dosyć ostro pracował na Wołyniu i myślę, że zabieg reżyserów, czyli Ewy i Czesława Petelskich, był taki, żeby symbolicznie to pokazać. Natomiast to, że w tym konkretnym przypadku jeńców 34. Pułku Piechoty oni zostali zabici strzałem w tył głowy, no moim zdaniem dywagacje nie mają większego znaczenia. Także ja tytułem wstępu, bo ja ten film, proszę panów, to oglądałem jeszcze ho, 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 no nie powiem, że w latach 60., ale już w latach 70. to bardzo często oglądałem. On był w telewizji i też w tej chwili jest dostępny na YouTubie. To tyle tytułem wstępu. Koncentrujemy się w tej chwili na Ogniomistrzu Kaleniu. Kto z kolegów? Może kolega Przemysław Piasta, który chyba najpóźniej z nas oglądał ten film. No tak, ja nie oglądałem tego filmu w latach 60. i 70. Szanowni Państwo, ja żadnych filmów nie oglądałem w latach 60. i 70., a w latach 80. to na początku przynajmniej głównie Wilka i Zająca i tego typu produkcje. Jednakowoż tutaj mamy zupełnie inny, zgoła poważny temat, w związku z powyższym nie ma co różnego rodzaju szczubackich dykteryjek przywodzić. Ogniomistrz Kaleń jest w moim odczuciu filmem wybitnym pod wieloma względami. Porównując kinematografię tamtego czasu i kinematografię współczesną, przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, to zupełnie inna jakość gry aktorskiej. Oczywiście przede wszystkim odtwórca roli tytułowej Ogniomistrza Kalenia, czyli Wiesław Gołas, doskonale odtworzył właśnie postać Kalenia. Taka charakterystyka typowo żołnierskiego podejścia do życia, bardzo pragmatycznego z jednej strony, z drugiej strony przepełnionego takim, no, wisielczym, to może złe określenie, ale takim właśnie nieco może cynicznym, ale bardzo życiowym humorem. To sprawia, że ta postać jest żywa, ta postać jest ciekawa i postać jest interesująca. Natomiast druga postać, na którą zwróciłem uwagę, to postać Marii, właśnie odgrywanej przez Zofię Słaboszowską. Może Państwu pokażemy tutaj fragment tego. Dobry wieczór. Znamy się przecież, panienko. Gdzie konie? Nie ma. A gdzie są? W lesie. A kto ma? Nikt nie ma. Wszystkie w lesie. W bandzie. W oddziałach ukraińskiej powstańczej armii. Taka jesteś. Ślicznotko. Kto by to pomyślał?
No właśnie, tutaj Państwo widzicie jeden z tych fragmentów, który jednocześnie daje nam pokaz gry aktorskiej, ale jest też dobrym wprowadzeniem historycznym do tego klimatu politycznego filmu, no bo trudno oczywiście oderwać Ogniomistrza Karenia od stricte politycznego tła. Profesor Motyka wytyka filmowi pewne niezgodności z treściami historycznymi, zresztą jak słusznie wskazał redaktor naczelny, także książka Łunych Bieszczadach była wielokrotnie krytykowana za niezgodność z realiami historycznymi, no ale przypominam Państwu, że omawiamy film fabularny. Filmy fabularne mają to do siebie, że nie są one filmami dokumentalnymi, a zatem ich celem nie jest przedstawienie procesów historycznych, nie jest celem przedstawienie postaci historycznych takimi, jakimi oni były, ale takimi, jakimi są w wizji artysty. Ja nie widzę wyraźnych sprzeczności, nie widzę tutaj wyraźnych manipulacji po stronie twórców filmu, po stronie reżyserów czy scenarzystów. Przeciwnie, to dość dobrze oddaje właśnie realia historyczne, nie będąc im oczywiście identycznie wiernymi, ponieważ podkreślamy, że to nie jest film dokumentalny. Postać, na którą zwróciłem uwagę i mam nadzieję, że za chwilę odniesie się do niej Adam Śmiech, to jest postać Żubryda, to taka postać, która dla polskiej historiografii współczesnej, szczególnie dla tego najmłodszego grona historyków, poniekąd związanych z IPN-em, a nawet jeśli nie związanych z IPN-em, to związanych z, nazwijmy to, nurtem historycznym przez IPN propagowanym, jest postacią kultową. Ta postać występuje, jest postacią drugoplanową, co prawda, ale występuje tutaj dość często, jej rola jest istotna. Może też króciutki fragmencik. No jak było? Dobrze? Nawet porządnych tortur nie znać. Banderowcy to by mnie przywiązali za fajfusa do klamki od drzwi i tak stojącego na palcach biliby w tyłek. Albo zakopali w ziemię. Ty poszli. Jak ty powiedziałem, że za klamkę i do drzwi? Daj się sztachlecz. No daj mu się sztachlecz. Jak widzicie Państwo, Żubryd przedstawiony w filmie jest stosunkowo sympatyczny. To nie jest karykaturalna, negatywna postać. Przypominam, że mamy tutaj do czynienia z filmem, który powstał we wczesnych latach 60., a zatem w momencie, w którym ta Odwilż jeszcze nie osiągnęła tego stopnia, aby o pewnych aspektach polskiej historii można było mówić w sposób swobodny czy zniuansowany. Stawiam więc taką tezę, może nadmiernie śmiałą, że w filmowym Ogniomistrzu Kaleniu mamy do czynienia ze stosunkowo swobodnym przekazaniem tych trudnych aspektów polskiej historii, gdzie nawet te postaci, które w PRL-u niekoniecznie były hołubione, wręcz przeciwnie, nie są pokazane w sposób jednoznacznie negatywny. W sposób jednoznaczny negatywny. Oczywiście przedstawieni są Ukraińcy, no ale trudno się dziwić. Ten film dotyczy konkretnego okresu historycznego, który przecież wtedy jeszcze był bardzo żywy w pamięci Polaków. To nie była jakaś historia dziadków czy pradziadków, ale to była historia tych konkretnych ludzi sprzed zaledwie kilkunastu lat. To wszystko świetnie funkcjonowało zarówno w indywidualnej, jak i w zbiorowej pamięci narodu. To może tyle, jeśli chodzi o takie ogólne refleksje na temat filmu Ogniomistrz Kaleń. No właśnie, bo teraz kolega Śmiech się wypowie. Może rzeczywiście temat Żubryda nas tutaj mniej interesuje, bo on jest w tle, aczkolwiek tu kolega ma rację, że w filmie on wypada znacznie lepiej niż w powieści. Ja kiedyś porównywałem powieść, co pisał Gerhard o Żubrydzie, no to tam jest typowy bandzior. Do tego jeszcze głównie zajmujący się mordowaniem Żydów. A chciałem zwrócić uwagę, że w filmie w ogóle ta tematyka nie występuje. Czy to był już powiew takiego moczaryzmu i tak dalej, to może za wcześnie, ale być może już i tak dalej, więc to nawet zbrojne podziemie jest wyczyszczone z zarzutów. Tutaj tylko jedynym zarzutem jest likwidowanie komunistów, no ale trudno na tym. Z obecnej perspektywy może wygląda to nieco inaczej. Natomiast co warte podkreślenia, nie ma zarzutu, a w każdym razie ten zarzut jest jakby rozwiany wręcz, współpracy polskiego podziemia zbrojnego z ukraińskim podziemiem zbrojnym, a więc nie ma tutaj zarzutu współpracy winu z UPA. Jakieś próby porozumienia w filmie są odzwierciedlone i te próby są skuteczne właśnie ze względu na to, że polskie podziemie nie ma takiej woli porozumienia. Tereny te podlegają ukraińskiej powstańczej armii. Gówno prawda. UPA nigdzie nie wykupiła prawa na sporne tereny.
A poza tym pan, panie Kurylny, i pańscy ludzie jesteście w tych stronach, delikatnie mówiąc, przybyszami. Dali wam w dupę na Ukrainie, toście tu przyleźli, uciekając na zachód. No co? Może nieprawda? No to było trochę w tym filmie naciągane, bo o ile się nie mylę, to Żubryt nie miał żadnych rokowań tego typu z UPA. To WIN, czyli Wolność i Niezawisłość na terenie chrubieszowskiego powiatu, doprowadziło do takiego porozumienia, a to mamy Bieszczady i tak dalej. No ale teraz kolega śmiech. Oczywiście nie będziemy Żubryda ciągnąć za bardzo, tylko te UPA. Jak kolega ocenia ten film z perspektywy czasu i dzisiejszej naszej wiedzy? No przede wszystkim film ten miałem okazję obejrzeć na pewno jeszcze pod koniec lat 70., no jako jeszcze dziecko, ale już wchodzące w wiek taki, kiedy się zaczyna wiele rozumieć, tym bardziej, że bardzo zniszczony egzemplarz, który UN w Bieszczadach stanowił jedną z moich pierwszych poważnych lektur. I no oczywiście wiedziałem, że tutaj jest silny związek między powieścią a filmem. Film ten zarówno w młodym wieku, jak i dzisiaj robi na mnie wielkie wrażenie. Uważam, że jest to film wybitny. Niezależnie od różnego rodzaju właśnie obecnych tam elementów naciągania historii. Oczywiście ja usprawiedliwiam, tak jak tutaj kolega naczelny powiedział, usprawiedliwiam zarówno Gerharda, jak i Petelskich, jeżeli chodzi o licencję poetykę autora powieści i autorów filmu, bo to jest normalne, to nie jest film dokumentalny, który powinien ściśle trzymać się faktów i nie konfabulować tam, gdzie nie ma dowodów na jakieś twierdzenie. Więc tu nie o to chodzi. Natomiast oczywiście chodzi o pewnego rodzaju przedstawienie ogólne postaci i wątków. Tak jak no, tutaj koledzy wypowiedzieli się tak w sprawie przedstawienia oddziału Żubryda i samego Żubryda. No jest taka książka, tutaj zaraz Państwu pokażę okładkę, Filmowe portrety żołnierzy wyklętych, to jest całkiem nowa książka, gdzie autor miażdży wręcz ogniomistrza Kalenia film za ukazanie właśnie Żubryda, NSZ-u, no bo to jest oddział tak naprawdę NSZ-owski, niewinowski. Nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi właśnie o sam film i nawet książkę. Jeżeli chodzi o, kończąc ten wątek, bo rzeczywiście on jest poboczny, to trzeba tylko zwrócić uwagę, że film poszedł w innym kierunku, to znaczy zarówno Żubryd, jak i jego zastępca kapitan Piskorz są grani przez aktorów znacznie starszych od postaci, które odtwarzają, którymi były w rzeczywistości. Ale nie tylko od faktycznych postaci, ale także od postaci przedstawionych w powieści Gerharda. Tam kapitan Piskorz jest człowiekiem młodym, jest znajomym jednej z kobiet, w których kocha się główny bohater, czyli Ciszewski, kapitan Ciszewski, czyli personifikacja tutaj Gerharda samego. I nie jest tak ostry i cyniczny, jak przedstawiony przez Tadeusza Teodorczyka w filmie. Natomiast wracając do głównego tematu, czyli do przedstawienia UPA, no oczywiście tutaj już koledzy wskazali, scena zbrodni, która jest według powieści zbrodnią w Smolniku, a tak naprawdę zbrodnią w Jasielu, jest uważam jedną z najlepszych scen w historii całej polskiej kinematografii. Robi ogromne wrażenie swoją atmosferą, dźwiękiem nawet płonących pochodni, tego iskrzenia ognia na pochodniach, tych okrzyków Bandera w wykonaniu Striuciw upowskich i no, fenomenalną rolą Leona Niemczyka, który odgrywa w filmie Bira, natomiast w powieści jest to Sotenny Chryń. Więc są tutaj te rozbieżności, natomiast no, chodzi o scenę i chodzi o film głównie, także scena nieprawdopodobna, o niezwykłej sile wyrazu,
mordowani żołnierze, którzy, no tak jak już kolega naczelny wspominał, naprawdę zostali zamordowani strzałami w tył głowy, ale to jest ta licencja poetyka i nawiązanie do siekierników. Przypominam, że siekiernicy nie tylko faktycznie działali przy pomocy siekier i toporów w czasie rzezi na Wołyniu, ale wcześniej, w okresie 40-41 na terenie generalnego gubernatorstwa były ośrodki szkoleniowe tychże siekierników, nawet z odpowiednimi tablicami, w których w centralnym miejscu z jednej z takich szkół dr Kulińska znalazła lata temu zdjęcie przedstawiające taki kurs, gdzie w środku był właśnie symbol topora. Także to wszystko ma swoje uzasadnienie i tak jak powiedziałem, jest to powiązanie z wydarzeniami na Wołyniu na zasadzie licencji poetyki tutaj zarówno Gerharda, jak i autorów filmu. Scena, gdzie oczywiście bardzo to jest ściśle pokazane, tak jak w powieści, śmierć dowódcy porucznika Wierzbickiego, zresztą z pochodzenia Ukraińca, i znakomita sekwencja ucieczki bohatera granego przez Wiesława Gołasa, czyli w filmie Ogniomistrza Kalenia. W rzeczywistości to był jeszcze ktoś inny niż w powieści. W powieści jest to strzelec Gąsienica z Zakopanego, a ten, który rzeczywiście uciekł, to jeszcze inna postać rzeczywistości, ale to nie ma żadnego znaczenia, proszę Państwa. To jest, jeżeli ktoś się czepia tego rodzaju rzeczy, no to w zasadzie żaden film traktujący o historii, film fabularny, nie przeszedłby testu prawdziwości, bo każdy jest w taki czy inny sposób naginany. Tutaj chodzi o siłę wyrazu. Siła wyrazu zarówno sceny tego momentu przygotowania do mordowania tego, w cudzysłowie, takiego chrztu krwi, nazwijmy to w cudzysłowie, stryjuci w upowskich. Potem sama scena mordowania, gdzie w pewnym momencie załamuje się jeden z młodych stryjuci w upa i zastępuje go doświadczony żołnierz. W powieści jest to Niemiec. I moment, który wykorzystuje ogromne napięcie. Czekamy, ci, którzy oglądają pierwszy raz, ogromne napięcie, czekamy na śmierć Kalenia, jeżeli ktoś nie zna powieści, nie zna filmu, prawda? I kicha jeden ze strażników, którzy stoją obok tych żołnierzy, którzy jeszcze pozostali do likwidacji. Kaleń to wykorzystuje, ucieka, będąc w zasadzie na boso i półnagi w ciężką zimę przez parowy i las w nocy, ścigany przez upowców, którzy strzelają, oczywiście próbują go doścignąć, ale im się to nie udaje. On przeżywa, w powieści jest informacja o tym, że budzi się, kiedy słyszy nadjeżdżających polskich żołnierzy, na szczęście budzi się i będąc bardzo młodym człowiekiem jest całkowicie siwy po przeżyciach, które były jego udziałem. Także znakomita przede wszystkim ta scena, ale cały film to jest poezja gry aktorskiej dawnego pokolenia polskich aktorów. Tutaj zdecydowanie oczywiście ogromne pochwały dla Wiesława Gołasa, ale dla wspomnianego Niemczyka, który gra bardzo trudną rolę dowódcy sotni ukraińskiej, i wielu, wielu innych takich mniej już dzisiaj pamiętanych, znanych aktorów, jak na przykład taki element żartobliwy wprowadzony, który jest zresztą również obecny w książce, czyli Matula, porucznik przełożony Kalenia, z którym cały czas są jakieś przekomarzania się wzajemne, które wygrywa zresztą niższy stopniem Kaleń. Także znakomity film, jest odrębną, inną, autorską wersją książki w wykonaniu Ewy i Czesława Petelskich, ale we współpracy z autorem książki, czyli z Janem Gerhardem. Znakomity film, należy go polecić, pokazuje prawdę o UPA i o ich zbrodniach, nawet pomimo tego, że są tam pewne skróty myślowe i nawiązania, które nie były jeden do jednego obecne w okolicznościach powojennych Bieszczadów.
Jeszcze jedna taka uwaga, bo oczywiście Adam, nie masz rację, były kontrowersje różnego rodzaju, zresztą też na to wskazywaliśmy, jeśli chodzi o te pewne właśnie niezgodności, o pewne stosowanie pewnej licencji poetyka, tak, a więc świadome odejście od zgodności z treścią historyczną po to, żeby przekazać jakiś pogłębiony tutaj przekaz, ale w sferze takiej, nazwijmy to kostiumowej, czy sferze, którą najbardziej historycy wojskowości zawsze krytykują, czyli odtworzenia wyposażenia oddziałów, jeśli chodzi o dobór plenerów, etc., etc., to w tym filmie mamy akurat niemal że doskonałą wierność z realiami historycznymi. Więc pod tym względem film praktycznie mógłby robić za paradokument, ponieważ no to minęło zaledwie kilkanaście lat od tych wydarzeń krwawych w Bieszczadach, a zatem można powiedzieć, że w bardzo żywej pamięci wciąż te wydarzenia były. No a ponadto była duża dostępność tego typu wyposażenia, a zatem pod tym względem zadbano o szczegóły, co było piętą achillesową kinematografii wojennej w ogóle, nazwijmy to bloku wschodniego. Pewne efekty, nazwijmy to specjalne, szczególnie w tych dużych scenach militarnych, często były bardzo mocno naciągane. Kiedy widzimy, jak to w radzieckich filmach czołgi T-34 niejednokrotnie muszą odgrywać czołgi niemieckie, tymczasem w tym konkretnym filmie mamy do czynienia z bardzo dużą wiernością, bardzo dużą szczegółowością. I jeszcze jedna taka uwaga. Oczywiście pewne wątki, nazwijmy to wołyńskie, musiały być do tej kinematografii, także do Ogniomistrza Kalenia, w pewien sposób przemycane. To nie był temat, o którym było zręcznie rozmawiać, bo to były ziemie, które zostały od Polski oderwane, w związku z powyższym przypominanie ich dawnej przynależności państwowej było po prostu niezręczne w tym czasie i niewątpliwie było niezręczne także dla twórców kinematografii. Co by nie powiedzieć, w Kaleniu akurat udało się te wszystkie wątki mordów na Wołyniu połączyć w taki oto udany sposób, aby w filmie dotyczącym walk ZUPa w Bieszczadach jednak te skojarzenia były dla Polaków oczywiste i były bardzo, ale to bardzo czytelne. Oczywiście, no bo to były lata 60., jeszcze mnóstwo kresowiaków miało to w pamięci. No ile to lat? 15 lat minęło. Nie no, może mniej nawet od tamtych wydarzeń, jak ten film oglądali, więc oni oglądając tą scenę, o której kolega mówił przy pochodniach, no na pewno czuli grozę tego, co się działo na Wołyniu czy na Podolu. I dzisiaj to, że Motyka się przyczepił do tego, że chciał zdyskredytować ten film z zupełnie innych powodów, no to jest śmieszne, nie? Prawda? No bo można powiedzieć, to nie była historia 34. Pułku, film dokumentalny, tylko Ogniomistrz Kaleń, film fabularny, prawda? Tak. Jeszcze jedno zdanie, bo Przemek powiedział tutaj o oddaniu realiów od strony takiej techniczno-wojskowej, oczywiście, ale jeszcze trzeba podkreślić, że film ten był kręcony w miejscach, w których rzeczywiście ta historia się działa. To jest Baligród, to jest Kiełczawa pod Baligrodem, Smolnik właśnie, Zagórz, rzeka Choczewka i Masyw Kryszczatej. Tam to wszystko rzeczywiście się działo. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do kręcenia filmu. No jednak historycznego, chociaż fabularnego, niż autentyczne plenery, w których wydarzenia się działy. No właśnie, ja jeszcze na koniec tego sekwencji o Ogniomistrzu Kaleniu zwrócę uwagę na dwie sceny, które z reguły unikają, bo zawsze mamy tą scenę właśnie egzekucji. Ale proszę panów, siła wyrazu jeszcze jest w kilku scenach, dwóch. Pierwsza to jest posterunek milicji, gdzie Kaleń z hrabią Dwernickim ucieka. I tam Władysław Kowalski, aktor oczywiście, jest komendantem tego posterunku i w pewnym momencie otwierają się drzwi i taki tłum kobiet wiejskich, przerażonych w oczach, pyta, idą, idą, to chodzi o upowców. A on mówi, spokojnie, idźcie, nic się nie stanie i tak dalej. Warto tą scenę pokazać, bo ona jest wyrazem nastrojów na polskiej wsi, że idą, czyli co, skończy się kolejną rzezią. I druga scena to jest scena wpędzenia żołnierzy polskich na pole minowe przez UPA. Prawda? To też jest niesłychana historia. I tam rolę żołnierza, który wchodzi na to pole, gra Leopold René Nowak. To jest taki aktor żydowskiego pochodzenia, rocznik 34. Ja go poznałem w czasie festiwalu filmowego, filmów wojskowych i historycznych, tam byłem w jury i on zawsze tą scenę pamiętał. On w ogóle nie występuje, tam jest rola epizodyczna, nawet jak mówi, posuwał się, żeby te miny i tak dalej. To też jest ciekawostka, ale to było Mistrzostwo Petelskich, oddanie grozy, prawda, tej sytuacji w tych dwóch scenach. Panowie,
Czyli co, polecamy film Ogniami Szkaleń? Moim zdaniem nie trzeba polecać, bo na YouTubie widać, że on cieszy się olbrzymią popularnością i bardziej był atakowany. Ale mniej znanym filmem, a też poświęconym stricte tematyce, nazwijmy polsko-ukraińsko, z UPA w tle, a nawet nie w tle, bo to jest wewnątrz UPA się dzieje, Zerwany most. Zerwany most jest filmem z 1962 roku, reżyser Jerzego Passendorfera, no, czyli mistrza filmu wojennego. Ja może tylko powiem krótko, porucznik Mosur z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego walczy z ukraińską powstańczą armię, to jest rok 1946, i dostaje zadanie przeniknięcia, znaczy zorganizowania oddziału pozorowanego, że to jest niby UPA, i przeniknięcia do drugiego oddziału i nawiązania kontaktu z prowodnikiem, czyli takim no, politycznym nadzorcą tej całej struktury UPA, i dotarciem do niego i go zamordowaniem. I tą rolę tego właśnie Mosura gra Tadeusz Łomnicki, więc to już oczywiście nadaje temu filmowi pewne znaczenie, bo to moim zdaniem był no, chyba najwybitniejszy aktor po 1945 roku. Film jest sensacyjny. Film wszedł na ekrany w 1963 roku i tutaj głównym banderowcem, upowcem jest na przykład pokazany Zdzisław Kuźniar, dowódca Czoty UPA, i oraz jego znajoma czy dziewczyna Wiera, członkini oddziału UPA, czyli Lidia Korsakówna. Oni byli małżeństwem, czyli Kuźniar z tą Korsakówną, notabene chyba oboje żyją jeszcze. No i rzeczywiście te typy ukraińskie, kiedy już Mosur przenika jako porucznik, prawda, KBW, ale jako upowiec i musi się strzec na każdym kroku, żeby nie popełnić pewnego błędu. Ja bym tutaj zaproponował Państwu fragment i on nawiązuje do Wołynia, ale jest tak skonstruowany, że słowo Wołyń nie pada. Kiedy przygotowując się do akcji, Mosur uczy się życiorysu ukraińskiego i mówi, kim był, kiedy wstąpił i tak dalej, z kim współpracował. I tam pada nazwisko Dmitra Klaczkiewskiego, że on był jego podwładny. I nie ma to, że on mówi oczywiście, że to był ten, który wydał rozkaz wymordowania ludności Wołynia, bo to mówi Ukraińc. Ale on jemu podlegał, czyli temu, który wydał rozkaz albo kierował akcją likwidacji ludności polskiej na Wołyniu. I to jest bezpośrednie nawiązanie do Wołynia, czyli w tym życiorysie tego Mosura mamy to w pigułce. Nie wiem, ilu ludzi się orientowało wtedy, czyli że Klaczkiewski to był ten, moim zdaniem niewielu, bo to jest dopiero kwestia badań, które były potem robione. Tym niemniej z dzisiejszej perspektywy to jest takie może mrugnięcie okiem, że dotyczy to tej sprawy. To tyle na początek. Ten film może jest mniej znany niż Ogniomistrz Szkaleń, ale też warty od obejrzenia. I teraz poproszę kolegę Przemysława Piasta o podzielenie się swoimi refleksjami na temat filmu. Ten film jest zdecydowanie mniej znany, ale też jego tematyka jest nieco inna. Jest to tematyka oczywiście wprost odwołująca się do tematyki walk z UPA. Te walki są jakby tutaj w osi fabuły, natomiast nie zmienia to faktu, że Ogniomistrz Szkaleń po prostu z wielu względów jest najzwyczajniej w świecie filmem lepszym, co nie znaczy, że Zerwany most nie jest godny obejrzenia, nie jest godny polecenia. Wśród aktorów, których wymienił kolega, zabrakło mi Mieczysława Wojta. On tam gra rolę epizodyczną, można powiedzieć, prowodnika, który zostaje, tutaj zdradzimy trochę fabułę filmu, w jednej z finalnych scen zabity, zlikwidowany przez właśnie głównego bohatera, przez Tadeusza Łomnickiego. Natomiast nie zmienia to faktu, że to jest po prostu dobry aktor i jego rola również jest dobra. To jest zresztą jeden z moich ulubionych aktorów tamtego okresu. Z punktu widzenia czysto wojskowego, ciekawa scena w lesie, kiedy Sotnia UPA chowa się przed obławą KBW. Ja Państwu pokażę tę scenę, bo to obraz jest warty więcej niż 1000 słów.
wody. Widzicie Państwo, tutaj dość duża wierność historyczna, może nie dosłowność, ale w istocie rzeczy duża wierność historyczna, tak w istocie rzeczy było, te kryjówki nieraz były niezwykle przemyślne i pomimo obław bandy UPA często wymykały się polskim obławom, to zostało w pewien sposób w tym filmie odzwierciedlone. Tutaj mieliśmy przed nagraniem z kolegami dyskusję historyczną na temat tego, czy w istocie rzeczy następowało przesiąkanie, że tak powiem, pewnego rodzaju infiltracji, struktur UPA przez polskie wojska, przez polską agenturę, nazwijmy to. Koledzy upierają się, że ta rola była duża, ale myślę, że zostawię im to do omówienia. To, na co ja zwróciłem uwagę z czysto historycznego punktu widzenia, to podkreślenie kontaktów z UPA z Niemcami i z Austrią na pewnym etapie. Kurier do prowodnika miał iść z Austrii, co jest wielokrotnie bardzo wyraźnie w filmie podkreślone. Kiedy polskie wojsko rozbraja upowców, to wśród tych upowców znajdują się Niemcy, jeszcze w wojennych mundurach, także mówią po niemiecku, nikt nie ma wątpliwości, skąd się wzięli. Także trochę to takie przerysowane, nawet powiedziałbym mocno przerysowane, wtedy był taki klimat polityczny i chodziło właśnie o pokazanie tych kontaktów, pokazanie pewnej prawdy historycznej, którą były bardzo dobre relacje pomiędzy władzami okupacyjnymi niemieckimi, a właśnie UPA, jakby nie spojrzeć, oddziały UPA w znacznej mierze były kreaturą, a abwery były prowadzone w znacznej mierze przez okupacyjne władze niemieckie, były hodowane przez władze niemieckie właśnie w celach wykorzystania tutaj na tych terenach, na których UPA działało. A zatem jakkolwiek ta konkretna scena jest mocno z historycznego punktu widzenia dyskusyjna, to nawiązuje do pewnego jak najbardziej prawdziwego zjawiska i jak najbardziej prawdziwego, udokumentowanego bardzo dobrze zarówno w źródłach, jak i bibliografii na ten temat trendu. To może tyle, jeśli chodzi o taką ogólną refleksję. No właśnie, może tytułem tych Niemców rzeczywiście, bo to też zwróciło moją uwagę, bo o ile w Ogniomistrzu Kaleniu jest Hans, czyli jeden Niemiec, ten, który nie ma wątpliwości, żeby ścinać, nawet ten upowiedz, rzeczywiście, żeśmy się zastanawiali, czy jest jakiś dobry Ukrainiec, no to ta Maria jest taką w zasadzie no półpozytywną postacią, ale i ten młody upowiedz, który nie chce ściąć tego polskiego żołnierza, a Hans nie ma wątpliwości. Ale w filmie Zerwany moc jest aż dwóch Niemców, co prawda tam nie rozwija się tematu, że to są jacyś rzeźnicy, ale to jest naciągane. Nazwisko? Steńko. Nie ciebie pytam. Nie rozumiem. Name! Heinz Wolf. Sind noch Deutsche hier? Ich bin. Zaprowadź obydwu do sztabu. Tak jest. Dlaczego? Proszę Państwa, Owen współpracowało z Niemcami, ale do pewnego momentu ściśle, a potem to już Owen Melnyka współpracowało, to była agentura niemiecka, czyli dywizja SS Galicji i tak dalej, to była robota Andrija Melnyka. Natomiast jeżeli mówimy o banderowcach, to sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo oni w zasadzie no, mieli z Niemcami nieraz no, na pięku. I tutaj próba takiego wciśnięcia tych Niemców do oddziałów banderowskich moim zdaniem jest naciągana. Dzisiaj, gdyby kręcono te filmy, to powinniśmy tam wcisnąć jakichś kurierów, nie wiem, amerykańskiego wywiadu, bo to już wtedy zaczynało być bardziej, a tutaj to Monachium i Niemcy odgrywa decydującą rolę. To tyle tytułem. I tam jest taka scena, nie wiem, czy kolega mógłby ją pokazać jeszcze, kiedy banderowcy przebierają się w polskie mundury i dochodzi do strzelaniny między oddziałem KBW i tymi polskimi niby oddziałami i w pewnym momencie słychać taki krzyk: nie strzelajcie, to ci niby Polacy. I oni rzeczywiście się przestraszyli, mówią: cholera, to jednak są nasi. No i podbiegają do kilku, do jednego rannego, odsłaniają mundur, a tam rubaszka ukraińska i ten oddychał z ulgą, ten polski, nie wiem, oficer, żołnierz mówi: banderowiec. Także takie też sceny. Czy kolega Adam Śmiech, tak samo jak kolega Przemysław Piasta, uważa, że film Zerwany most jest jednak trochę gorszy artystycznie niż Ogniomistrz Kaleń? Czy nie artystycznie, natomiast gorszy jest
Może dlatego, że jest na podstawie mniej znanej, może nie powieści, ale utworu Romana Bratnego Śniegi płyną, który ani nie miał takiej popularności jak Łuny w Bieszczadach, ani przede wszystkim nie zawierał w sobie tylu wątków jak wielowątkowa powieść Gerharda. I w związku z tym po prostu nie dało się, tak bym to nazwał, więcej wycisnąć z materiału, który był bazą dla tego filmu. Natomiast artystycznie, no jeżeli mówimy o grze aktorskiej, to zdecydowanie się broni. Przypomnę, że ja akurat podzielam zdecydowanie pogląd ten, że Tadeusz Rumnicki był no, chyba najwybitniejszym polskim aktorem okresu powojennego, ale czyli w ogóle, no bo aktorzy przedwojenni, umówmy się, że z manierą ówczesną byli dość dyskusyjni pod względem artystycznym. Natomiast i tutaj oczywiście Łomnicki w każdym filmie, nawet jeżeli gra, czy w teatrze, nawet jeżeli grał epizod, to w tym epizodzie, nie mówiąc już o rolach głównych, dominował nad pozostałymi aktorami, również często bardzo wybitnymi. No po prostu taki talent od Boga w jego przypadku i on jest znakomity. Ja chcę tutaj podkreślić taką scenę, która jest sceną końcową, bo jak wiemy, on musi udowodnić, że to co mówi na temat swojej roli, no, czemu bezpieka nie wierzy, prawda? Musi udowodnić, odnajdują się dokumenty i on na zakończenie spokojnym głosem tam przedstawiciel UB otwiera te dokumenty i nic nie mówi, natomiast spokojnym głosem, to jest właśnie mistrzostwo aktorskie w języku ukraińskim, porucznik Mosur, były porucznik Mosur, teraz już człowiek, no, który będzie, jak widzimy z początkowych scen, cywilem, inżynierem, który powraca w tej roli w Bieszczady, zaczyna spokojnym głosem, jak powiedziałem, z pamięci, bo tu kolega wspominał wcześniej, że on się uczył tego, prawda? I potem z pamięci powtarza te wszystkie kwestie, których się nauczył i to jest dowód na to, że mówił prawdę. Znakomita scena. I druga scena z udziałem właśnie z również Łomnickiego i Lilii Korsakówny, tutaj też wspomnianej, Wiery z oddziału UPA, do którego trafia w przebraniu Ukraińca, tak to nazwijmy, czy jako Ukrainiec Mosur. I to jest scena, która zdaniem krytyków legitymizuje go jako Ukraińca w oczach tej dziewczyny. Skoro już powinien nadjechać prowidnik. Ty znowu za mną sterzysz? Ochoty від мене хочеш. Ай, дурний ти. Daje mu takie sygnały, jak daje kobieta mężczyźnie i jednocześnie nie jest pewna, czy on jest prawdziwym Ukraińcem, no, ale jego zachowanie i to jego takie, dzisiaj by oczywiście feministki powiedziały, że to jest taki przykład oczywiście maczystowskiego zachowania samczego, ale w tym wypadku on przez swoje zachowanie, przez to słynne, no to chodź w krzaki, tak? Chodź w krzaki, pokazuje coś, tutaj krytycy wskazują, że podobne sceny, podobne przesłania są nawet w Tarasie Bulbie, także jest to zachowanie jak mężczyzna ukraiński w tradycji takiej ludowej, bo przecież są to ludzie z ludu,
podchodził, traktował kobiety, które mu się też, jak w tym wypadku, rzeczywiście narzucały. I to jest element, który, jak twierdzą właśnie krytycy tego filmu, spowodował, że ona ostatecznie uwierzyła, że on jest naprawdę Ukraińcem. I trzecia sprawa to jest wspomniany tu już przez Przemka znakomity aktor Mieczysław Wojt, który, jak Państwo zapewne pamiętają, w tamtych latach bardzo intensywnie łysiał, był szczupły i w związku z tym nadawało to jego sylwetce, jego twarzy demoniczny wygląd. Bardzo, bardzo przypomina mi Niemczyka z Ogniomistrza Kalenia, tutaj jako krwawy Wasyl, ten prowidnik. Jest niesamowity. Potem go pamiętamy z seriali późniejszych, z filmów lat 70. 80., kiedy zawsze mu doprawiano perukę bardzo ładną i był takim miłym panem już w późnym wieku średnim. Natomiast wtedy jeszcze pamiętacie Państwo w Krzyżakach również podobnie demoniczną postać odgrywano, więc na te rzeczy zwróciłem uwagę. Film bardzo dobry, oczywiście nie może konkurować w ogólnym wyrazie z Ogniomistrzem Kaleniem z tych powodów, których wspomniałem na początku. Dziękuję. Jest jeszcze jeden powód, w moim mniemaniu, dla którego ten film nie może konkurować do końca z Ogniomistrzem Kaleniem i dla którego do końca nie oddaje klimatu Bieszczada, to dlatego, że on po prostu nie był kręcony w Bieszczadach. Nie wiedzieć, dlaczego wybrano do tego filmu plenery w Sudetach. W związku z powyższym nie ma tego unikatowego klimatu. Oczywiście, że jest to odrobinę inne ukształtowanie terenu, odrobinę inna roślinność. Z punktu widzenia odbiorcy nie powinno robić to różnicy. Ale czasami właśnie takie niuanse decydują o tym, czy film jest dziełem zwyczajnie dobrym, czy jest dziełem wybitnym. Jak dla mnie Kaleń oddaje właśnie istotę tych walk, istotę charakteru terenu, ludzi, tego wszystkiego, co składa się na nasz ogląd rzeczywistości. Może kwestia plenerów, może kwestia, tak jak sam wskazał Adam, innego rodzaju źródła literackiego, że tak to określę, na pewno słabszego po prostu, sprawia, że to jednak nie jest to samo. Tak, aczkolwiek ja bym nie przesadzał z tymi plenerami, bo jak w filmie czarno-białym to w ogóle nie ma różnicy. To było kręcone rzeczywiście tutaj na Dolnym Śląsku i ja przeczytałem na YouTubie, że to jest tam, bo tak jak się ogląda ten film, to w ogóle się na to nie zwraca uwagi, nie? Bo to też są góry i tak, no ale mniejsza. Ja uważam, że po latach jednak Zerwany Most się broni, a tu wycofuję się z tego, że on artystycznie może nie dorównuje. Artystycznie jest dobry, no rzeczywiście ci aktorzy są wspaniali i bym zwrócił uwagę na Lidię Korsakównę, o której kolega mówił, czyli o tej wieży. To jest postać taka no, prawie demoniczna. Ona jest, robi bardziej negatywne wrażenie na polskim odbiorcy niż Maria z filmu Ogniomistrz Kaleń, która wykazuje pewną sympatię do Kaleńa, bo przecież go ratuje tam w pewnym momencie, mówi idźcie w las, póki jeszcze droga nie jest zamknięta i na końcu, pamiętają koledzy film, kiedy a Kaleń jest zabity, ale tam pokazany jest los ludności ukraińskiej, bo ci uciekający upowcy przed obławą chowają się w domu, gdzie są Ukraińcy i strzelają. I on broniąc tej ludności mówi nie strzelaj, tu są ludzie, dzieci i tak dalej, a tam są te ikony i tak dalej. I jak żołnierze polscy wchodzą, to ta Maria mówi to jest wasz człowiek tam i tak dalej i tam jeden go rozpoznaje. Natomiast ta, czyli ta Wiera, jest postacią demoniczną, bo najpierw się zasadza na Łomnickiego, ale zaczyna mieć wątpliwości, bo on, uwaga, i to jest mocna scena w tym filmie, koledzy, nie doceniacie tego, likwidacji tej mordu w tej wsi, której dokonuje niby ten krwawy Wasyl pod hasłem krwawego Wasyla i tam jest zabity jest ten ojciec narzeczonej Mosura i to jest pokazane. I ona dostrzega, że Łomnicki, czyli Mosur, ma odrazę do tego, co się stało, do tego mordu, a on musi udawać, że jest banderowcem, prawda, i Ukraińcem. I wtedy pojawiają się te wątpliwości. I ona też na końcu rozszyfrowuje, że prowidnik został zabity przez właśnie Łomnickiego, czyli to jest postać jednoznacznie negatywna. Natomiast zgadzam się z kolegą, że rzeczywiście ta scena, gdzie on tam ją traktuje tak po samczemu, no i ona wtedy do niego no, nabiera takiej no i odrazy jednocześnie. Ale widzimy, że tutaj te sylwetki kobiet ukraińskich są bardzo ciekawe w obu filmach. Proszę panów, godzina minęła, a jeszcze są dwa filmy, co prawda epizodyczne, więc ja tylko powiem o dwóch scenach, a koledzy się ustosunkują. Wilcze Echa,
Aleksander Ściborylski. Scenariusz i reżyseria. Film uznany za polski western, ponieważ rzeczywiście, i tu kolega Piasta nie może mieć wątpliwości, kręcony w Bieszczadach. Film kolorowy, a więc robi wrażenie tymi pejzażami i tak dalej, ale film jest sensacyjny. Wszystko jest wokół skarbu Tryzuba, którego szuka banda Moronia i natrafia na Słotwinę, którego gra Bruno Oja, aktor estońskiego pochodzenia, głos daje Bogusz Bilewski. Nie będziemy mówili, o co chodzi. Na końcu on rozszyfrowuje tą zagadkę, o co tu chodzi. Gdzie się podział komendant MO Władeczek, Jan Władeczek. I on został zamordowany przez tego Moronia, ponieważ on ukrył ten skarb, żeby społeczeństwu oddać. A co to za skarb, w cudzysłowie? Jest kluczowa scena, którą myślę, że kolega Piasta nam odtworzy. Stoj! Rozumiesz teraz? Dlaczego cię tutaj trzymałem? Rozumiesz? Musiałem ich wygryźć. Witold, co to jest? Skarb Tryzuba. Tam powinien być jeszcze list. Wolałbym, żeby pani przeczytała to sama. Ja, sierżant Jan Władeczek, syn Józefa, kreślę te słowa w wielkiej obawie, że innym sposobem nie będę mógł dać świadectwa prawdzie. W dzień świętego Jana, mojego patrona, trafiłem przypadkowo do nieznanego mi bunkra koło leśniczówki Beresty. W tym bunkrze znalazłem i wykopałem przedmioty, które niniejszym według dokładnego spisu załączam. Przekonaniem moim przedmioty te stanowią mienie po zamordowanych tu mieszkańcach i powinny zostać obrócone na wdowy i sieroty po nich. A list ten piszę z takich powodów, mianowicie jestem na posterunku otoczony przez wrogów. Nie mogąc się od nich uwolnić ani zmylić ich czujności, ukrywam te przedmioty tutaj w moim pokoju, w dawnej skrytce uczynionej jeszcze za Niemca. O tym miejscu i co się w nim znajduje powiadomiłem przyjaciela mojego i kolegę, kaprala Szczytko Witolda, w nadziei, że może on to wszystko przeżyje i w stosownym momencie odładzi. Kiedy czyta jedna z bohaterek, czyli Irena Karel gra tą bohaterkę, czyta ostatni list Jana Władeczka, gdzie jest o skarbie Tryzuba. I tu jest pokazane pamiątki po wymordowanej wsi przez UPA. I to moim zdaniem jest scena bardzo mocna, ponieważ nie pokazano mordu, tylko pokazano, co pozostało po ofiarach. Medaliki, różańce, obrączki i tego jest masa. I to jest ta scena, która odnosi się do, no może być i do Wołynia, ale oczywiście to jest, działo się w Bieszczadach. To jest ten film, o którym chciałem wspomnieć, który teoretycznie nie jest o tym, ale jest w tle bardzo ostro to zarysowane. I na koniec jeszcze, koledzy zaraz się odniosą do tego, jest epizod w filmie Jarzębina Czerwona, który jest o zdobyciu Kołobrzegu przez pierwszą Armię Wojska Polskiego. Film z 69 roku, notabene też Ewy i Czesława Petelskich, proszę zwrócić uwagę. I tam jest grany przez Andrzeja Kopiczyńskiego porucznik, który opowiada sanitariuszce, skąd się tu wziął. I on mówi o tym, że był pod kołem podbiegunowym, a potem już nie miał do kogo wracać. Wieś Chorynia, 40 kilometrów od Sarn. Wiesz, co to banderowcy. I proszę państwa, to jest jedyny film z lat 60., gdzie nie pada słowo Wołyń, ale są Sarny. Miejscowość, miasto wołyńskie. I w ten sposób Ewa i Czesław Petelski przemycili Wołyń w takiej, no niby niezwiązanej z tym scenie. I to są te dwa filmy, na których też na koniec chciałem zwrócić uwagę. I teraz oddam kolegom, co sądzą na ten temat. Czy też zwrócili na to uwagę? Kolega Przemysław Piasta. No może już takim tytułem ogólnego podsumowania. No widzimy dwa filmy tak naprawdę, które wprost odwołują się do tematyki walki z UPA. Dwa filmy, które odwołują się w sposób taki nieco zawalowany, w sposób niebezpośredni, tylko nawiązują. To w sumie można powiedzieć ilościowo nie jest duży dorobek, jeśli wziąć pod uwagę całą kinematografię PRL-u. Na pewno nie był to temat wiodący, chociaż w tych dwóch konkretnych pozycjach, które omawialiśmy dość szczegółowo, ten temat akurat był częścią osi fabuły, że tak powiem, zasadzała się
oś fabuły wokół tego tematu. Tematu Wołynia jako takiego nie ma w ogóle, podobnie jak w PRL-u nie było tematu Kresów Wschodnich. Po prostu tego tematu nie było, nie poruszało się publicznie, nie poruszało się go tym bardziej w publicznych mediach, nie poruszało się go w kinematografii, w związku z powyższym był to temat poniekąd marginalizowany. Można by skonfrontować ten dorobek zarówno pod względem ilościowym i jakościowym z dorobkiem po 89 roku, w końcu on też już minęło 30 kilka lat i widzimy, że tutaj jakościowej różnicy ciągle nie ma. Mamy oczywiście znakomity Wołyń Smarzowskiego, ale to jest dzieło wynikłe tylko i wyłącznie z determinacji reżysera, z determinacji jego twórcy, który ze względu na pewne rodzinne sprawy, ze względu na rodzinne traumy i zobowiązania czuł się właśnie zobowiązany do nakręcenia tego typu filmu. A zatem możemy powiedzieć z dużą dozą pewności, że ten temat poruszany jako temat mniej istotny w kinematografii PRL-u nie nabrał jakiejś większej skali w tej naszej kinematografii współczesnej. Jeśli chodzi natomiast o samą jakość tych filmów i ich jakość artystyczną, ale i także ich wydźwięk, niewątpliwie należy tutaj odnotować i wszyscy kinomaniacy powinni te filmy obejrzeć. Tym bardziej polecamy, że można uczynić to zupełnie legalnie i zupełnie za darmo. Jest tego cała masa w internecie, miejsc, gdzie tego typu filmy można oglądać. W związku z powyższym każdy z łatwością może taki film dla siebie znaleźć. Po tyle, dziękuję bardzo. Tak, więc polecamy oczywiście te dwa, o których mówiłem na końcu też. Ja myślę, że zaproponuję kolegom, jeszcze kolega Śmiech oczywiście już wypowie, żebyśmy przeanalizowali, co Ukraińcy nakręcili na ten temat. To by dopiero było zabawne. Nie wiem, czy wszystkie są na YouTubie, ale na przykład klasyczna Żelazna Sotnia, no to panowie. To byśmy mogli tu dyskutować godzinami. Albo film o Szuchewyczu, albo o Banderze. To są filmy fabularne, finansowane, uwaga, współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Ukrainy już od 2004 roku. My sobie nie zdajemy sprawy, jaką rolę te filmy odgrywały. One były polecane przez Ministerstwo Edukacji i tak dalej. Na tym się wychowały dziesiątki, czy nie raczej setki tysięcy Ukraińców. I do tego pewnie wrócimy. Czy kolega Śmiech uważa, że te dwa filmy, o których mówiłem, te epizodyczne, no mają jednak jakieś znaczenie również, szczególnie Wilcze Echa? Czy mają one oczywiście znaczenie, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że były to te fragmenty, które kolega wskazał, w gruncie rzeczy bardzo króciutkie epizody w tych filmach, które przecież były pełnometrażowymi filmami. My to wiemy, prawda? My wiemy, co chcieli przekazać autorzy. Natomiast wtedy docierało to było puszczanie oka, ale do tych, którzy przeżyli, do tych, którzy wiedzieli, do tych, którzy wręcz wyłapali scenę, bo przecież wystarczyło na chwilę odwrócić głowę w kinie i można było tego nie zauważyć. To znaczy przede wszystkim mówię to jeszcze o scenie z Jarzębiny Czerwonej, bo jednak scena w Wilczych Echach trwa dłużej. Wilcze Echa są filmem oczywiście popularnym, można powiedzieć przygodowym. Te wydarzenia związane ze skarbem Tryzuba tak zwanym, którego poszukują zarówno Słotwina, czyli Bruno Oja, jak i członkowie Bandy Moronia, wśród których, jak sprawdziłem, jest również wspomniany przez kolegę naczelnego Leopold René Nowak. Także tutaj w taki sposób personalny, że tak się wyrażę, łączy to ten film z wcześniej wspomnianym Ogniomistrzem Kaleniem. No oczywiście wysoki, przystojny Bruno Oja, wtedy niezwykle popularna Irena Karel, która w tym samym roku przecież również grała w Panu Wołodyjowskim ważną rolę. No to wskazuje na popularny charakter filmu, natomiast oczywiście bardzo interesująco wpleciono tutaj ten wątek banderowski i to, że właśnie oni otwierają ten skarb, w cudzysłowie skarb upowski, czyli to, co pochodzi z po prostu kradzieży w domyśle dokonanej na wymordowanych Polakach, jest niezwykle mocną sceną. Tylko tak jak powiedziałem, no, zwykły, przeciętny człowiek oglądający ten film w 1968 roku mógł tego nie wyłapać, tym bardziej, że piękne plenery, tutaj znowu bieszczadzkie i kolory po raz pierwszy i jedyny, jeżeli chodzi o te cztery omawiane przez nas filmy, też na pewno wpływały na odbiór tego filmu. Jeżeli chodzi o Jarzębinę Czerwoną, no to jest, bo kolega mówi, że kolega Przemek zdaje się zwrócił uwagę, że
nie wolno było mówić o kresach, to znaczy nie mówiono o kresach, no nie wolno, to jest tak, takie dorozumiane, prawda? Natomiast jest są przykłady bardzo wielu bohaterów, zwłaszcza filmów wojennych, którzy pochodzą z Lwowa, z kresów, nawet przecież zwróćmy uwagę na Czterech Pancernych, prawda? Także to nie jest tak, że nie wymieniano. Lwów był wymieniany, albo bohaterowie, zwłaszcza Wacław Kowalski, znany później najbardziej z trylogii samych swoich i z serialu Dom, przez swój akcent oczywiście był kojarzony i często w filmach występowałby też jako człowiek stamtąd. Natomiast oczywiście oficjalnie nie mówiono, a przede wszystkim nie mówiono o tym, że nam tę ziemię odebrano. I to był też główny powód, dla którego nie mówiono o zbrodni wołyńskiej. Ciekawostką, jeżeli chodzi o Jarzębinę Czerwoną, jest również postać, bo to nie tylko licencja Ewy i Czesława Patelskich, ale scenarzysty bardzo, bardzo ciekawej postaci, Waldemara Kotowicza, który pochodził raczej z terenów, ponieważ pochodził ze wsi Czeremcha, w okolicach Hajnówki, więc no ewentualnie można by go tutaj zaliczyć do wpływu białoruskiego. I owszem, wstąpił do wojska idącego ze wschodu, natomiast był żołnierzem drugiej armii i walczył na Dolnym Śląsku, także przeszedł szlak bojowy drugiej armii. Specjalnie dla tego filmu zmienił tutaj swoją powieść, która też była kanwą scenariusza, Frontowe dni, i zmienił, bohater pochodzi rzeczywiście z kresów tych, nazwijmy to, południowo-wschodnich czy ukraińskich, czy żeby powiązać tutaj z tematem Wołynia i rzezi wskazanej przez, w taki sposób, jak tutaj kolega naczelny opisał scenę z udziałem głównego bohatera granego przez porucznika Kotarskiego, przez Andrzeja Kopczyńskiego, zresztą świetnie. I oczywiście walka o zdobycie Kołobrzegu, słynna bitwa, największa bitwa żołnierza polskiego tak naprawdę w czasie II wojny światowej, która również łączy się z kresowiakami i ze sprawą kresów i ze zbrodniami, które dokonała OUNUPA tam, dlatego że nasz wspólny znajomy, nieżyjący świętej pamięci pułkownik Jan Niewiński, właśnie na Wołyniu zaciągnął się do armii Berlinga i z tą armią w 4. Dywizji Piechoty brał udział w zdobywaniu Kołobrzegu. Także tutaj jest to również w pewnym sensie ta licencja poetyka Kotowicza, który zmienił swoją powieść, jeżeli chodzi o kwestie geograficzne, żeby pokazać inne losy, nieco od jego własnych osobistych, ma też znaczenie i też jest nawiązaniem do rzeczywistych losów wielu polskich żołnierzy, którzy z kresów, z tej hekatomby ludobójstwa banderowskiego potem zdobywali Wał Pomorski, Kołobrzeg i brali udział w szturmie Berlina. Tak, to już jest jakby inny temat. Może wrócimy do filmu wojennego pokazującego wysiłek polskich żołnierzy na froncie wschodnim, a dzisiaj proponuję już zakończyć być może pierwszy program z serii Polski film fabularny w PRL-u. Dzisiaj mówiliśmy o filmach nawiązujących do relacji polsko-ukraińskich, a konkretnie do konfliktu ZUPA. Mówiliśmy o czterech filmach, a naszymi Państwa gośćmi byli kolega Przemysław Piasta na tle kina Apollo w Poznaniu. Tak jest. Dziękuję bardzo kolegom za rozmowę i dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Kolega Adam Śmiech na tle Pabianic. Tak, dziękuję. Powiem Państwu, że miejsce, z którego robione jest to zdjęcie, które jest za mną, znajduje się też w pobliżu działającego wciąż pabianickiego kina. No to właśnie, to jest bardzo ważne. Zachęcam do oglądania polskiego, dobrego kina, również, a może przede wszystkim perelowskiego. I Jan Engelkart, i proszę Państwa, żegnamy się w tym odcinku, ale obiecujemy kontynuację tematu. A tym razem już do zobaczenia.